Cześć, dzień dobry. Na tapecie nowe BMW M3 Touring Competition, jeszcze w takim zimowym, wakacyjnym, rekreacyjnym wydaniu z trumną na dachu. Patrzymy na samochód, którego ceny zaczynają się od 500 tysięcy złotych. Tutaj mamy jeszcze, może nie sporo, ale trochę dodatków, w sumie 130 tysięcy złotych w dodatkach. Dużo takich karbonowych ozdóbek jest, które windują nam cenę do 615 tysięcy za ten egzemplarz. No tanio nie jest, ale jak widzicie, jest dosyć efektownie. Piękne kombi generalnie, piękne kombi. W ramach wprowadzenia na wszelki wypadek muszę wspomnieć, że nie dość, że bardzo efektowne kombi, to też bardzo ważne kombi. Kombi, na które wiele osób czekało chyba prawie 40 lat, bo tyle sobie liczy historia M3, a do tej pory M3 nigdy nie występowało jako kombi. To jest pierwsze M3 w wersji kombi, mimo że Audi czy Mercedes oferowali swoje kompaktowe, sportowe kombiaki, to BMW jakoś się nie spieszyło z tym tematem, ale teraz jak już pokazało, co potrafi, to naprawdę jest imponujące, nie tylko jeśli chodzi o wygląd, bo naprawdę wygląd trafia, wydaje mi się, w samo sedno. Zobaczcie, jak pięknie są poszerzone te nadkola, ale również właściwości jezdne. Ale tego po M3 można było się spodziewać. A w ogóle tak jeszcze bardziej w meandry rynkowe wchodząc, to wydaje mi się, że taka M3 nie ma zbyt wielu poważnych konkurentów. Właściwie w ogóle nie ma konkurentów na ten moment, no bo mamy Audi RS4, który jest nudne w porównaniu z taką M3, jest jak księgowy przy gwieździe roka, którą tutaj mamy w RS4. Kompletnie nic się nie dzieje w porównaniu z tym, co mamy tutaj. Mercedes C-klasa C63 AMG, jak pojawi się w kombi, no to będzie hybrydą z czterocylindrowym silnikiem, więc też nie do końca to, czego byśmy oczekiwali po takim samochodzie. Tak naprawdę wydaje mi się, że najpoważniejszym rywalem dla takiego M3 Touring jest X3M, czyli SUV z tym samym silnikiem, do niemal identyczne parametry, również bardzo zbliżony bagażnik, więc bardzo zbliżone aspekty praktyczne. No ale teraz mamy wybór między X3M a M3 Touring. Żeby M3 wyglądała naprawdę efektownie, no to trzeba ją przyozdobić tymi dodatkami z włókna węglowego. To przyozdabianie dodatkami z włókna węglowego jest dwuetapowe. Po pierwsze, możemy wziąć pakiet zewnętrzny karbon, coś tam M, za 20 tysięcy, dzięki któremu karbonowe są te obudowy lusterek, czy tam to jest włókno, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym, i ten masywny, rozbudowany splitter jest również z włókna węglowego, 20 tysięcy. A później przychodzi czas na dodatki M-Performance, czyli drugi etap ozdabiania tego samochodu włóknem węglowym, 11 tysięcy ten piękny splitterek. Wydaje mi się, że również obowiązkowy, za chyba 3 tysiące takie lotki dochodzą. Później co my tu mamy? To, chociaż nie z włókna węglowego, to też 1600 zł za to trzeba dołożyć. Minęliśmy bardzo ważną rzecz. Skrzela, które normalnie są w fortepianowej czerni i nie wyglądają za dobrze, w włóknie węglowym już się bronią. No ale trzeba za nie dopłacić te 3000. Mógłby się też pojawić jakiś tam spoilerek tutaj dodatkowy z włókna węglowego za kolejne x tysięcy i tak dalej, i tak dalej. No ale ważne, że można tu sobie ten samochód przyozdabiać wedle woli tym włóknem węglowym. Świetnie z tym wszystkim komponują się te laserowe światła wyciemnione w środku, nadają temu przodowi agresywności. Tak, te nereczki kontrowersyjne, ale na żywo wyglądają całkiem spoko. Ja się już przyzwyczaiłem. 19 cali z przodu, 20 cali z tyłu. Tutaj mamy akurat standardowy układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami. Gdybyście w M3 widzieli złote zaciski, to znaczy, że ktoś dopłacił 46 tysięcy do węglowo-ceramicznego układu hamulcowego. Cztery prawdziwe końcówki. W M-Performance może tu być jeszcze bardziej efektownie. Kiedyś pokazywałem, w piramidkę są ułożone centralnie te cztery końcówki. W standardzie mniej więcej wygląda to w ten sposób. A jak brzmi? No to musimy posłuchać.
przeciążenie na początku. Jest solidne przeciążenie, tego mi brakowało. Bagażnik. Normalnie bagażnik bym wam darował, ale że mówimy o samochodzie, w którym bagażnik jest istotną częścią, to proszę bardzo, 500 litrów, czyli jakieś niecałe 50 litrów mniej w porównaniu z X3M. Niższy próg załadunku, więc można powiedzieć, że nieco bardziej praktycznie niż w SUV-ie. Po złożeniu oparć mogą być składane elektrycznie. Tutaj mamy manualnie, co tam pod podłogą i pod tą zimową matą. O, jeszcze taki schowek i jeszcze tam głębiej jakiś schowek. A, idzie, rozwaliło się. Dobra, nie mam ręki na to. Oczywiście jest też to genialne rozwiązanie. Praktycznie? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze zerkniemy na to, co dzieje się. Proszę bardzo. Jest czerwono, tak. To jest jedna z wielu bardzo barwnych konfiguracji kolorystycznych wnętrza, jakie można sobie zażyczyć i skonfigurować w X3M. Na żywo, tak. Na żywo ta skóra też jest prawie aż tak czerwona jak tutaj. Miejsca sporo, wydaje mi się. Podłokietniczek. Jest. Zanim przejdziemy do wnętrza, to jeszcze jeden element z pakietu z dodatków M-Performance, o którym bym zapomniał, czyli ten kapcelek, który kręci się w miejscu. Piękna sprawa. I okazuje się, że nie wcale taka droga, bo komplet takich dykielków kosztuje tam 450 zł. Chociaż pewnie na AliExpress będzie kosztował 10 dolarów. Ale i tak, jak na BMW, to dosyć tani dodatek. No i wnętrze, proszę bardzo, w konfiguracji czerwono-czarnej ze standardowymi fotelami. Tutaj by mogły być znacznie bardziej efektowne fotele M-karbonowe i według niektórych wcale nie aż tak wygodne. Kierownica na kierownicy, zobaczcie, dosyć dużo się dzieje. Przyciski, łopatki. Łopatki takie czerwone od spodu też bardzo mi się podobają i mnóstwo guzików, ale w praktyce to wszystko się sprawdza. Wnętrze, ja wiem, te ekrany są tutaj dosyć kontrowersyjnym rozwiązaniem, ale jest co jest. Można się cieszyć, że jeszcze można wszystkim sterować za pomocą tego pokrętła. Nie trzeba tam sobie sięgać. Brakuje też oczywiście troszkę okrągłych zegarów, ale to już temat, który przerabialiśmy przy BMW, przy wszystkich innych modelach BMW. Jest jak jest. Ta grafika jest bardzo ładna, bardzo progresywny design, można powiedzieć, i możemy sobie go oczywiście tutaj zmieniać w zależności od tego, co chcemy widzieć. Poza tym jeszcze więcej włókna węglowego, przycisk aktywujący głośniejsze wydechy, przycisk od zarządzania tymi wszystkimi ustawieniami, które za chwilę zobaczymy albo które już widzieliśmy. No i lewarek skrzyni biegów, teraz to jest 8-biegowy ZF. Z pojedynczym sprzęgłem. Oczywiście BMW M nie byłoby BMW M, gdyby nie te dwa czerwone, rozpłaszczone skitlesy, pod którymi zapisujemy sobie ustawienia, wszystkie te ustawienia, którymi zarządzamy. Tutaj nie trzeba za każdym razem przecież przeklikiwać, można to sobie wszystko przypisać pod jednym guzikiem, a nawet więcej. Zobaczcie, ta agresywność skrzyni biegów, której tutaj nie można ustawić, może zostać skonfigurowana pod M1 albo M2. I to, co mnie zaskoczyło, że można nawet sobie skonfigurować to, czy system start-stop jest aktywny, czy wyłączony. Oczywiście wyłączamy. Oraz głośność wydechu również. Coś, czego również nie można zrobić bezpośrednio z tego miejsca. Zapaliła się rezerwa, a to przypomniało mi, że warto by było wspomnieć również o zużyciu paliwa. W końcu mówimy o samochodzie, który ma służyć jako daily, który może być jedynym samochodem w rodzinie, którym będziecie trzaskać dużo kilometrów autostradowych. I tak to wygląda, jeśli chodzi o 75% jazdy autostradą z prędkością 140-150 na godzinę, czasami 130, 13,8, bo nie chcę ostrzyć. Oczywiście z trumną na dachu, która tam jakieś 0,1-0,2 litra na pewno dodaje. BMW podaje też ciekawą wartość od początku życia samochodu. Jak widzicie, samochód jest już w ruchu od początku produkcji przez 6 dni i prawie 12 godzin. Przejechał w tym czasie 7300 km, więc można policzyć sobie średnią i przez ten czas od nowości zużywa, zużył 14, czy zużywa 14,3
litrów na 100 km średnio. Pozostaje jeszcze kwestia oczywiście, jak tym się jeździ i cóż, trochę nieprofesjonalne byłoby z mojej strony wypowiadanie się o właściwościach jezdnych tego samochodu na podstawie jazdy egzemplarzem, po pierwsze na zimowych oponach, po drugie z trumną na dachu, która waży jakieś 30 kg plus jeszcze poprzeczki dodatkowe kilka kilogramów, na pewno troszkę zmieniają odczucia z jazdy. Niemniej mogę powiedzieć, że to, co robi ten aktywny mechanizm różnicowy z tyłu, to jest magia. Pięknie go czuć nawet przy spokojnej jeździe. Samochód chce latać bokiem, tak jak M3 latać powinna, z mocy i prawie cały czas. No jest tu mnóstwo tych ustawień, a na co dzień potrafi być naprawdę komfortowo i w miarę cicho, chociaż przeszkadza mi przy jeździe autostradowej hałas opon, ale może to kwestia zimówek.